Nie ma co ukrywać, że w tym sezonie kiepsko radzicie sobie na wyjazdach, jednak dzisiaj to wy byliście zespołem lepszym i do ostatniej sekundy walczyliście o to, żeby wywieźć z Tychów 3 punkty. No faktycznie, lepiej nam trochę idzie u siebie grając, jednak tutaj pokazaliśmy, że też potrafimy grać na wyjazdach i nie odstajemy od tych drużyn. Kilka jest Tychy to mocny zespół i na pewno im się postawiliśmy i wywozimy stąd jeden bardzo cenny. Wróćmy do początku meczu, bo szybko straciliście tego gola, no i trzeba przyznać, że bardzo zaskoczył was GKS tym stałym fragmentem gry, bo chyba nikt z was się nie spodziewał, że Szumilas po krótkim rozegraniu odda strzał. No oczywiście, bardzo fajnie to zrobili. Byliśmy przygotowani, że mają mocne stałe fragmenty gry. Nie udało się temu zapobiec i zdobyli bardzo szybko bramkę, co później nie jest łatwe w dalszym ciągu meczu i się podnieść, także udało nam się i myślę, że całemu zespołowi należą się brawa. W drugiej połowie gospodarze zagęścili szyki obronne pod własną bramką. Ciężko wam się było przebić w pole karne, jednak stworzyliście kilka tych sytuacji, ale na wyrównanie trzeba było czekać do tej 87 minuty. No tak, próbowaliśmy grać szeroko, próbowaliśmy robić jakieś tam sytuacje swoje, ale naprawdę dobrze się bronili, byli zwartą grupą. No, udało się zrobić karnego i oczywiście go wykorzystać.